ten temat. Sprawa CBA, zacznę od końca. No, to też jest taka rzecz, o której można byłoby się spodziewać, że powinno się dziać szybciej. Znaczy, przekazanie CBA to nie jest tak, że to się zlikwiduje, te sprawy, tak? Jeżeli ma powstać specjalny pion w policji, który ma tego rodzaju sprawy przejmować, to moim zdaniem to nie jest taka wielka filozofia, żeby osoby, które mają konkretne teczki konkretnych spraw, żeby one po prostu tylko zmieniły miejsce pracy, czy tam nawet organizacyjnie miejsce pracy, nawet nie muszą przecież zmieniać pokoju, w którym pracują, bo to są takie decyzje, powiedziałbym, dotyczące administrowania tymi zespołami, a nie w ogóle na nowo wprowadzania ich w sprawy, wyposażenia w instrumenty prawne, wyposażenia w te możliwości operacyjne, które mogą być niezbędne do realizacji. Więc ja to nie jest stan. Ja rozumiem, że jest jakiś problem z takim zaudytowaniem tych spraw, które do tej pory były tam prowadzone, bo jak powszechnie się uważa, bardzo wiele tych spraw miało po prostu podtekst polityczny i że CBA w mniejszym stopniu była służbą antykorupcyjną, a w większym stopniu rodzajem policji politycznej. Więc oczywiście to zbadanie wymaga pewnie czasu i wymaga pewnie sporo czasu, ale to nie jest tak, że aż tyle, więc mnie to trochę niepokoi, że te obietnice, że tak powiem, wyborcze nie zostały. To jeszcze dopytam, jeśli mogę, panie profesorze. To uważa pan, że przy likwidacji CBA, nawet jeżeli do tego dojdzie, tutaj Wit chyba pisze, że dzisiaj padła informacja, że w przyszłym roku, nie wiem skąd źródło, ale załóżmy teoretycznie, że tak jest, to myśli pan, że będzie jakaś weryfikacja kadr, które chciałyby współpracować na przykład w policji, która miałaby przejąć te sprawy? Ja tu nie widzę w tej chwili po stronie polityków woli, żeby przeprowadzać weryfikację kadr. Ja mam takie poczucie, że raczej takie jest takie przekonanie, że jeżeli się zwolni bardzo wielu ludzi, którzy po prostu de facto wykonywali pewne polityczne zlecenia, no to się może okazać, że nie ma kto w tych służbach pracować. I że to jest taki syndrom krótkiej kołdry, tak? Że ciągle słyszymy, że jakaś osoba, która ma, no, wobec której są zarzuty, co najmniej o jej etyczne działanie, to jednak nie została odwołana ze służby, a wręcz przeciwnie, dostaje jakieś odpowiedzialne stanowisko. No ja to współczuję akurat, jeżeli chodzi o ministra koordynatora i ministra spraw wewnętrznych, bo rzeczywiście on musi wybierać mniejsze zło, a nie tworzyć w taki sposób te służby od strony kadrowej, jakby na pewno chciał. No. A czy koordynator nie jest za miękki w swoich działaniach? Jak pan go ocenia? Jeżeli może pan powiedzieć, bo no, wiele osób mówi, że zbyt zachowawczy jest w swoich działaniach. Znaczy, ja powiem tak, znaczy, na ile znam pana Tomasza Siemoniaka, to on nie jest miękki. To nie, znaczy, może sprawić takie wrażenie, ale to nie jest miękki człowiek. To jest człowiek, który wie dobrze, czego chce i jeżeli do czegoś, jakiegoś celu zmierza, to przeważnie to realizuje. Więc to tutaj, to jest pozór. To jest, ja myślę, że to jest wybór mniejszego zła po prostu nadal, jeżeli chodzi o właśnie na przykład struktury kadrowe. Natomiast wracając do pierwszego pytania, bo niech pan już przypomni to pytanie, bo ja się zaplątałem w te pytanie o CBA. To była moja dostawka do tego pytania o CBA odnośnie ABW. Jak pan ocenia tą sytuację, że delegatury wracają do... A nie, to bardzo słuszne. Znaczy, moim zdaniem w warunkach państwa, które jest państwem sąsiadującym z teatrem wojennym, prawda, który jest poddawany bardzo wielu elementom czegoś, co się nazywa wojną hybrydową, no to te służby powinny być możliwie największe i możliwie dobrze wyposażone. A jeżeli one mają rzeczywiście w jakiś sposób w miarę skuteczny obserwować to, co się dzieje na obszarze całego kraju, to rzeczywiście należy poziom decyzyjny obniżać, tak? Znaczy, jeżeli jest tak, że wiele województw miało na swoim terenie nie delegaturę, tylko placówkę, bo delegatur zostało, ile dobrze pamiętam, tylko 5, to jest bardzo duże odkrycie, że tak powiem, obszaru Polski do różnej wrogiej działalności. To taki szef placówki po to, żeby on, nie wiem, uruchomił jakieś środki techniki operacyjnej, jakąś, nie wiem, obserwację, jakieś powiedzmy trudne działania, które wymagają pewnej obudowy prawnej czy finansowania, no to musiał prosić centralę o zgodę.
prawda? Jeżeli weźmiemy jednak szefa delegatury, to on będzie miał dużo większe uprawnienia, bo też więcej się od niego wymaga od szefa delegatury niż od szefa placówki i w ogóle jakby pozycja placówki jest dużo bardziej, delegatury dużo bardziej samodzielna, prawda? No już takim absolutnym nieporozumieniem było to, że w województwie podkarpackim została zlikwidowana delegatura, prawda? Czy ona miała być lepiej w Przemyślu, czy lepiej w Rzeszowie, to już jest drugorzędne, ale nie umiem sobie wyobrazić, że tam w ogóle, że można było podjąć decyzję, żeby zlikwidować delegaturę. Więc to jest dobrze. To jest dobrze, że to się dzieje i też uważam, że w tej chwili służby powinny mieć jak najwięcej nowych, dobrych, sprawnych kadr ludzi o przyzwoitych kwalifikacjach, bo to jest naprawdę Polsce bardzo potrzebne. Znaczy, ta wojna hybrydowa, tak jak ja o niej słyszę, bo też spotykam się z kolegami z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy mi trochę mówią, jak to wygląda z ich punktu widzenia, to jest naprawdę bardzo niepokojące i ten rodzaj jakby przestępczości, który jest często inspirowany przez rosyjskie służby, no, bo może być coraz wyraźniejsze, może coraz więcej zamieszania w Polsce robić. Te służby powinny być dobrze wyposażone i sprawne, żeby sobie z tym radzić. Odnośnie sprawności, kompetencji, znając pana CV, tak w cudzysłowie oczywiście, żeby pan się nie obraził na takie sformułowanie, też zadałem to pytanie panu Wojtunikowi, tak? Paweł Wojtunik był naszym gościem, niejednokrotnie zresztą. I padło takie pytanie, jeżeli może pan odpowiedzieć, to proszę. Czy ktoś z obecnie układu rządzącego zwracał się do pana z propozycją współpracy oficjalnej, powiedzmy? Ja jestem dosyć stary i dosyć chory. W związku z czym ja nie mieszczę się w takich, znaczy oczywiście nawet i moi starsi koledzy wrócili do służb albo do szeroko pojętego tam działu zwalczania przestępczości. Natomiast ja dostawałem jakieś propozycje konsultacji, jakichś zajęć w szkołach, więc to nie jest tak, że zostałem całkowicie poza marginesem, ale też nikt mi nie proponował jakiejś odpowiedzialnej funkcji, ale też i chyba nie powinienem jej przyjąć, co... Bo ja rzeczywiście już nie ani wiek, ani, że tak powiem, stan zdrowia by chyba mi nie pozwolił na to, żeby sobie dobrze radzić na odpowiedzialnym stanowisku, więc nie należy z tego powodu rozpaczać, tak? Myślę, mam dużo ludzi, którzy mnie jakimś hejtem traktują, więc oni na pewno uważają, że to słuszne, ale nawet jak ktoś mnie lubi, to i uważa za kompetentnego, to ja mimo wszystko uważam, że to dobrze, że nie wróciłem do tej służby, bo byłbym słabym ogniwem. Okej, to w takim razie zdrowia życzymy, nie pytamy o szczegóły, liczymy na to, że będzie dobrze albo lepiej niż jest. Panie Piotrze, to w takim razie odnośnie tego hejtu, tych wykładów w szkole, czy w czasach, w których się dzisiaj znajdujemy, czy edukacja tych najmniejszych, najsłabszych ogniw, typu, nie wiem, licea, może ostatnie dwie klasy szkoły podstawowej na temat cyberprzestępczości, to jest taki kierunek, na którym powinniśmy się zafiksować? Znaczy, cyberprzestępczości, no ja powiem, cyberprzestępczością można walczyć na dwa sposoby, prawda? Jeden to jest edukacja i to, żeby jak najwięcej ludzi było świadomych, czego nie wolno robić, jeżeli się człowiek posługuje komputerem, w jaki sposób zabezpieczyć się w poziomie minimalnym. No nie możemy oczekiwać od zwykłego użytkownika internetu, żeby on był w jakiś sposób profesjonalny się zabezpieczył, tak? Ale przynajmniej... No tak, no ale jakieś podstawowe takie ramy bezpieczeństwa, typu, żeby się nie dać na przykład, mówię tutaj o dzieciach szkoły podstawowej, nie dać się namawiać na przykład na, strzelam, Discordzie na to, żeby robić sobie jakieś zdjęcia, wymieniać się z kimś, kogo nie znamy, a potencjalnie wzbudza nasze zaufanie. No to jest takie must have chyba, wydaje mi się, że... Znaczy, bardziej myślałem o tej stronie technicznej oczywiście, bo to oczywiście są dwie rzeczy, o których trzeba pilnować. No też wszyscy powinni mieć świadomość, że jednak warto mieć jakiś antywirus, chociażby darmowy, bo też takie można znaleźć w internecie i aktualizować programy, których się używa. Dlatego, że wiadomo, że hakerzy wyszukują luki w tych programach, tak zwane backdoory, próbują się włamać i jeżeli my nie będziemy aktualizować tych programów systemu operacyjnego i innych programów, które, że tak powiem, odpowiadają za funkcjonowanie komputera, to może się okazać, że ktoś znalazł tą lukę i wejdzie na nasz komputer, prawda? Więc takie podstawowe zasady higieny powinni chyba wszyscy znać.
Oczywiście druga sprawa, znaczy w jakiś sposób odróżnić jakiegoś kogoś, kto chce nam zrobić krzywdę, tak? W jakiś sposób wykorzystać nasze dane, wykorzystać nasze zdjęcia, no to ja bym tu powiedział, że to jest ta sama ostrożność, która obowiązuje wszędzie. Zresztą to ciekawe, że ludzie, którzy w życiu realnym są dosyć ostrożni, prawda, już nie wiem, myślę, że większość kilku lat, nawet latków, tak, nie wiem, dziesięciolatków, już wie, że jak jakiś nieznajomy im zaproponuje, że ich podwiezie samochodem, to żeby się na to nie zgodzić, tak? Ale dlaczego te same osoby często, jak ktoś ich zapyta w internecie, czy by mu nie przysłały swojego zdjęcia, to zdjęcie przysyłają, więc mi się wydaje, że to jest pewna bardziej taka nawet kulturowa sprawa, że ta sieć jakieś buduje takie większe zaufanie, może też poczucie anonimowości, że ludzie się decydują na więcej, ale mi się wydaje, że to jest w gruncie rzeczy stopniowo do przewalczenia. Ja myślę, że dużo gorszą rzeczą jest mowa nienawiści, której jest pełno w internecie. No właśnie, myślę, fermy troli, tego hejtu, takiego anonimowych kont, które no zalewają tutaj jakby nawet... Znaczy to jest oczywiście problem też administratorów, bo to powinny jednak te administratorzy tych mediów,